Fundacja Caritas Żyć ze Szpiczakiem funkcjonuje już od 5 lat. Jej założycielem jest Wiesława Adamiec, psychoterapeutka z Kowar, która sama od 10 lat walczy ze szpiczakiem, czyli chorobą układu krwiotwórczego. To właśnie ta trudna sytuacja życiowa skłoniła ją do założenia organizacji pomagającej chorym onkologicznie. Zobaczyłam, że nie ma żadnej organizacji, która by wspierała pacjenta, która pokazywałaby od początku, prowadziła, jak sobie pomóc, co to jest, jak sobie z tym radzić, jak sobie radzić psychicznie, tak? Gdzie jako psychoterapeuta mam też wielką świadomość, co to znaczy rola psychiki w chorobie nowotworowej, prawda? No i myślę, że dlatego, że stałam się pacjentem, zaczęłam potem zastanawiać się, co zrobić, żeby to moje doświadczenie przekuć na coś dobrego, na coś, co będzie pomagało innym. I tak powstała Fundacja Caritas Żyć ze Szpiczakiem. Współpracują z nią ludzie, którzy chcą działać na rzecz drugiego człowieka. Specjaliści, lekarze, prawnicy, często osoby same walczące ze szpiczakiem. Spotykamy obok siebie ludzi, którzy są wiarygodni. Oni są w tych samych reżimach życia, jak każdy z nas i dlatego im się wierzy, oni są wiarygodni. To nie jest lekarz, który jest po drugiej stronie. Dokonania fundacji tylko w ciągu ostatniego roku robią wrażenie, a przekonać się o tym było można w trakcie ostatniego spotkania podsumowującego, które odbyło się w Karpaczu. Największym sukcesem są spotkania edukacyjne z pacjentami. Przede wszystkim to jest edukacja, czyli informacje o nowych lekach, o innowacjach medycznych, ale też integracja, która pozwala pacjentom na to, aby czuli jedność i czuli taką motywację do tego, żeby właśnie żyć z chorobą. Tam są i młodzi ludzie i w różnym wieku i przede wszystkim też właśnie takie warsztaty pokazują, że można normalnie żyć, można się bawić, można iść na wieczorek, można pospacerować. To nie tylko mówimy o chorobie, ale jednocześnie też na takich warsztatach korzystamy ze specjalistów. Działalność Fundacji Caritas Żyć ze Szpiczakiem widzą i doceniają władze lokalnych samorządów. Zawsze, kiedy to jest możliwe, staramy się być w dobrych relacjach. Jak widać, jesteśmy obecni na spotkaniach, na konferencjach. Miałam przyjemność uczestniczyć nawet w takich warsztatach, które dały mi wiele wiedzy o takich obszarach, gdzie ja zupełnie nie miałam pojęcia. Tak? Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne dzieło, które prowadzą tego typu stowarzyszenia, dlatego że one uzupełniają to, czego my nie jesteśmy w stanie robić, czego nie zapewnia często państwo, czego nie możemy prawnie przeprowadzać. Fundacja Caritas Żyć ze Szpiczakiem cały czas otwarta jest na nowe osoby. Jeśli Państwo, którzy nas słuchają, mieliby jakiekolwiek problemy, chcieliby się czegokolwiek dowiedzieć o swojej chorobie, albo zostać pokierowanym, albo również mieć zapłaconą konsultację przez fundację, absolutnie zapraszamy na stronę www.fundacjacarita.pl. Tam można się do nas napisać i oczywiście tej pomocy udzielamy.